Natomiast my mamy tutaj właśnie gladiatorów, którzy walczą. I niewątpliwie tak jest. Tabloidyzacja, co to jest? No, tabloidyzacja to jest efekt tego, że media chcą, żeby jak najwięcej ludzi je spożywało. W związku z powyższym, żeby było jak najwięcej, no to musi być to jak najgłupsze, jak najbardziej dostępne dla każdego, jak najprostsze. No i te tabloidy się mają dewastujący wpływ na świadomość. To jest dokładnie dosyć zbadane przez medioznawcą i wiadomo, jak to wygląda. Czy się wszystko tabloidyzuje? Chyba nie. Czy można wpłynąć na to, żeby media były cywilizowane? No nie, bo mediów jest tak dużo dzisiaj, dzięki na przykład istnieniu internetu, że nie mamy wpływu po prostu. Każdy z nas ma dostęp do każdego w zasadzie medium i teraz to tylko od ludzi w tych mediach zależy, nie, ale to tylko od ludzi zależy, czy będą postępowali zgodnie z jakimś etosem, czy nie. I takich są ludzie, którzy postępują, starają się postępować w mediach zgodnie z jakimś etosem, ale są też tacy, którzy absolutnie nie, bo to się tak naprawdę nie opłaca. Dlatego, że ludzie, publiczność tak zwana, zwraca uwagę przede wszystkim właśnie na to, co wywołuje tę agresję, co jest ostro wypowiedziane. No i politycy się do tego dostosowują, w związku z powyższym są też nakręcani i sprzedają publiczności różne takie właśnie interesujące wypowiedzi, prawda? W Stanach Zjednoczonych to już doszło do takiego absurdu, że jak polityk jakikolwiek wie, że zetknie się z mediami, to wie dokładnie, jakiej długości, jakie zdanie, jakiego typu musi wypowiedzieć, żeby się to potem znalazło w dziennikach telewizyjnych. U nas jeszcze tego nie wiedzą na ogół, więc tam coś, nie wiem, bredzą bez sensu i dziennikarze sami z tego coś wybierają. Natomiast w Stanach jest jeszcze gorzej, dlatego że oni nie wypowiadają kwestii, które uważają za ważne, słuszne, tylko są wytrenowani przez swoich spin doktorów po to, żeby sprzedawać kit tak zwanej publiczności, robić ludziom wodę z mózgu. Także przed nami jeszcze długa droga, jeśli chodzi o tak zwane media. Teraz, czy to jest skazane na, czy będzie coraz gorzej pod tym względem? No, jedną z chorób polskich mediów jest upolitycznienie mediów. W Polsce nie istnieje telewizja publiczna z prawdziwego zdarzenia ze względu na to, że została zawłaszczona przez polityków. I nie ma w Polsce konsensusu politycznego, ani nawet społecznego, dlatego że każdy sobie wyobraża telewizję polityczną, każda z grup politycznych na swój wzór. To znaczy dla PiS-u telewizja publiczna będzie wtedy publiczna, jak będzie prezesem Bronisław Wildstein, a dla SLD wtedy, kiedy będzie Robert Kwiatkowski. A dla mnie obaj ci panowie nie powinni się zbliżyć na 1,5 kilometra do telewizji publicznej, czy żaden z nich. Natomiast, bo ja nie jestem ani stąd i nie chcę być znikąd, tak? I teraz, natomiast ludzie, którzy są znikąd, nie są zorganizowani, nie mają żadnego wpływu, bo nie istnieje społeczeństwo obywatelskie. Jak nie ma społeczeństwa obywatelskiego, to nie ma siły nacisku na przykład na polityków, żeby ich zmusić do tego, żeby zrobili coś pro publico bono dla nas wszystkich. I tego po prostu nie ma. No i teraz, jak widzicie, po sposobie, w jaki to mówię, jest to jedno ze źródeł agresji niewątpliwie i frustracji, bo ja pod tym względem jestem ciężko sfrustrowany i agresywny, ale wierzę w różne rzeczy, na przykład wierzę w media akademickie. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że na końcu pokażemy Państwu i omówimy specjalne badanie, które SMG KRC zrobiło dla Festiwalu Nauki w związku również z naszą debatą. Tych pytań było kilka i pokażemy Państwu, jak odpowiadali też na ogólnopolskiej próbie ludzie, których o to zapytaliśmy. Dotyczy Jana tylko tej ideologii, a ja mogę o tej ideologii. Jeżeli Państwo rzeczywiście w którymś momencie jeszcze zechcecie, ja myślę, że już nie starczy sił, to ja też przygotowałem coś i chciałem pokazać, że mam też slajdy, też mam parę obrazków, też dotyczących samoopisu Polaków. Profesor Grzelak też się tabloidyzuje. Bo byłem już zawistny, a Państwo zobaczycie na tych slajdach, że zawiść jest jedną z dominujących cech w samoopisie Polaków.
Ale nie będę żałował. Nie chciałbym. Teraz już nabraliśmy takiej ochoty, że musimy. Naprawdę? To może w takim razie pytanie czy dwa, a ja przesiądę się tam. Bardzo dobrze, możemy przejść do pytania. Pytanie jest ciekawsze, bo stwarza szansę na dyskusję. Pytanie jest bardzo szczegółowe i przez to bardzo ciekawe. Nie wiem, czy zdołam odpowiedzieć. Czy agresja w polskim dyskursie politycznym obniży się z chwilą wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych? Nie wiem, jak można było odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem coraz mniejszym entuzjastą okręgów jednomandatowych, ponieważ możemy obserwować pewne zjawiska na poziomie samorządu lokalnego, kiedy wybiera się bezpośrednio burmistrzów, prezydentów miast i wójtów i okazuje się, że tak jak Państwo może zwrócili uwagę na w czasie ostatnich wyborów, jest kilka takich miast i miejscowości, ale w gminach to się też powtarza, gdzie, jak to powiedzieć, zawodowcy są po raz kolejny wybierani na te stanowiska. Nic dziwnego, ponieważ jest bardzo niewielu wybierających, niska jest frekwencja wyborcza, a taki burmistrz dba o to, żeby mieć tutaj stosowne poparcie elit i tak po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty może być wybierany. Więc obawiam się, że Polsce grozi to. Nie obawiałbym się, gdyby była w Polsce takie uczestnictwo w wyborach, jak przeciętnie w Europie. Bo 70% ludzi chodziło na wybory, to wtedy niebezpieczeństwo byłoby mniejsze. Podzielam twój entuzjazm dla takich wyborów, czy miałeś przed tym, a teraz też podzielam wątpliwości, które masz. Proszę Państwa, to potrwa sekundkę, bo musi się otworzyć, rzecz jasna. Ale ja mówię rzeczy mało ważne, bezsensowne właściwie. Mówię o rzeczach technicznych w tej chwili. To spróbujmy pytanie. Właśnie. Dobrze? Pytanie do profesora Krzemińskiego. Agresja kibiców, czy jest racjonalna? No oczywiście, że nie. Nawet można powiedzieć tak, że sport, o czym tu już była mowa, jest przecież jedną z takich form, które pozwalają tę lorencowską tezę o skłonności naszej do agresji zmienić w taki sposób, żeby ona nie była przedmiotem zabijania się wzajemnego, ale okazuje się, że w przypadku kibiców oni wracają do tych wcześniejszych, bardziej prymitywnych form wyrażania agresji. Czy agresja jest sposobem na podniesienie poczucia wartości? No, mnie się wydaje, że już powiedziałem o tym, że tak, oczywiście, gnębiąc i poniżając innych, sami czujemy się lepiej. Jak powiedziałem, dokładnie to krzepi. Proszę Państwa, ja Państwu pokażę teraz parę slajdów, ale już króciutko. Jak Państwo widzicie, jest odpowiedź od nigdy do często lub stale. Jak często według Ciebie Polacy żyją wobec siebie uczucia negatywne? Badania Lachowicz, Tabaczek i Pachnowski, niedawne stosunkowo. Jak Państwo widzicie, na tym wykresie są dwie zawiści. To nie jest tak, że są dwie zawiści, tylko z dwóch różnych badań. Ważniejsze badanie jest to drugie pod spodem, znaczy zawsze pod spodem druga linijka, bo to jest omnibus na próbie reprezentatywnej Polaków, dorosłych Polaków. Pierwszy pasek to jest z badań mniejszych nad młodzieżą, ale znacznie mniejszych i niereprezentatywnych. Zwracajmy uwagę przede wszystkim na ten drugi pasek, zawsze w parze ten drugi na dole. No jak Państwo widzicie, 54% respondentów powiada stale lub często uczucia negatywne, takie jak zawiść wobec innych. Niechęć wobec innych też wysoko. No i jak Państwo widzicie, nieżyczliwość, ogólna nieżyczliwość wobec naszych współbraci czy współsióstr również dokuje się bardzo wysoko. Pozytywne, no znowu obraz jest lekko odwrócony, może nie aż tak drastycznie, jakbyście Państwo spodziewali się, kiedy zmieniamy z negatywnych cech na pozytywne, ale znowu widać, że życzenie innym sukcesów jest rzeczą stosunkowo rzadko właśnie. No, ogólna sympatia, takie stwierdzenie niewiele kosztuje oczywiście, ogólna sympatia jest stosunkowo wysoka. Czy często odczuwają chęć udowodnienia, że inni są gorsi? No właśnie, no,
ogromnie często. Już nie muszę komentować w tej chwili, powtarzać procentów, ale... Jest prośba, żebym mówił do mikrofonu i głośniej, co właśnie czynił. Jak nie będę już w takim razie opisywał dokładnie, ale widać wyraźnie na rysunku, na wykresie, że mamy prawie 50% osób, które uważają, że Polacy odczuwają chęć udowodnienia innym, że są gorsi. No nie zawsze tak rzeczywiście jest, ale tak uważają o innych. Czy Polacy uważają, że inne narody nas szanują i dobrze oceniają? No, 1/3% Polaków uważa, że tak. 1/3% uważa, że tak, także wtedy, kiedy pytamy o ocenianie, czyli i szacunek, i ocenianie. Natomiast inne badania na 30, przeprowadzone w 35 państwach w 2003, więc dość dawno, ale późniejszych nie było. To jest taką bardzo szacowną instytucję międzynarodową, bardzo dobre metodologicznie. No i tak, żeby się pokrzepić na początku, to popatrzmy. Tak. Jeżeli pan by mi... Ja rozumiem, ja będę wdzięczny za przypomnienie o Sedynie i za chwileczkę pewnie do tego wrócimy. Ja już mam tylko jeden slajd, jeśli panu wystarczy cierpliwości, to bym ten slajd ostatni pokazał, bo ten obrazek jest taki, że z kolei siedzi o... To czy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i tak w każdym z tych 35 krajów właśnie takie pytanie zadawano, odpowiednio zmieniając w Ameryce Amerykanów i tak dalej, to najwyżej, najbardziej, prawie całkowicie, prawie 100% dumni są Amerykanie. Polska rokuje się dopiero na 26 miejscu spośród tych 35 krajów. Nowozelandczycy najmniej są dumni z faktu, że są Nowozelandczykami. Ja rzeczywiście skończę, panie redaktorze, bo presja już całkowicie uzasadniona, dobrze rozumiem, sali jest duża i powinniśmy zmienić rolę dyskutantów, a nie prowadzących monologii. Ale ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego, tak, do tego zresztą pytania o sedno, bo ja jeszcze mam jedną tezę, którą chciałbym podsumować, jakby zresztą poprzedni slajd, ale teraz tutaj te pokazy, gdzie się Polacy tutaj lokują na tle innych. Być może nie jest tak źle, ale jednak moją głównym taką tezę o agresji w życiu publicznym, również w polskim życiu politycznym, jest kwestia ideologii. Jestem głęboko przekonany, że to ideologia jest wehikułem wyjątkowym agresji wobec innych w życiu społecznym, w życiu politycznym. To zresztą, jakby to powiedzieć, ostatnie wydarzenia, takie właśnie jak, które się wydarzyły w Norwegii, gdzie poziom wzajemnych sympatii, braku agresji w życiu codziennym jest bardzo wysoki, to jednocześnie właśnie to ideologia napędziła tego szaleńca, który był jednocześnie perfidnym mordercą, do jego czynów. No i w Polsce, jeżeli miałbym wyjaśniać, dlaczego się biorą te agresywne zachowania, to one się biorą właśnie, też to państwo widzieliście te wyniki, jakie partie, jakich polityków w zasadzie większość opinii publicznej ocenia jako tych, którzy agresję zaprowadzają. Mnie się wydaje, że to ideologia, a zwłaszcza ideologia, która przybiera pewną postać światopoglądową, którą generalnie bym nazwał właśnie taką narodową katolicką, ona w tej chwili w Polsce jest źródłem tego agresywnego nastawienia. Mam tutaj jeszcze jakieś tabelki, które by to pokazywały, ale to już sobie daruję.